maraton. Startować. Warunkiem otrzymania nagrody po losowaniu jest obecność o godzinie 20. Mamy zakończenie i dekoracja i losowania jest obecność osobiście. Nie ma wujek, ciocia, mama, syn. Osobiście z dokumentem tożsamości. Także ci Państwo, którzy tu są, miejcie ze sobą dokument tożsamości i proszę przekażcie też tym, którzy może dzisiaj nie mogą uczestniczyć w tej odprawie z różnych powodów, żeby nie było takiej przykrości, że podchodzi, a nie ma dokumentu. Musimy trzymać się pewnych zasad, także dowód, prawo jazdy, legitymacja szkolna, cokolwiek. Wracamy jeszcze do startu. Bardzo proszę, żeby przed samymi godzinami startowymi, czyli przed 7, przed 8, przed 9, ten pas tutaj, przez który właśnie ten kolega znów jedzie, był pusty. Musimy się pomieścić tam, przy rzece, tutaj i na zewnątrz. Proszę te osoby, które startują w późniejszym dystansie, czyli na przykład przed godziną 7, żeby te osoby, które startują na megamaratonie, nie zabierały tutaj miejsca. Ułatwimy sobie tym wspólnie organizację startu i wszyscy będziemy zadowoleni. Także do tych sektorów, do tego węża, do tego rękawa będą wjeżdżać tylko te osoby, które przejdą przez punkt sędziego przy tej skrzynce pocztowej czerwonej na ścianie budynku. Najważniejsza rzecz. Maraton odbywa się w otwartym ruchu drogowym. Przypominam o tym, za każdym razem to samo mówimy, a na trasie dzieją się bardzo różne rzeczy. Lewą stroną, pod prąd, na czerwonym, w trójkę. To jest wasza odpowiedzialność, wasze ryzyko. Nasz maraton zabezpieczany jest na odcinkach startowych przez policję i policja będzie bacznie przyglądać się temu, co się dzieje. Ja wiem, że ja sobie mogę teraz gadać, a jutro i tak zrobicie co po swojemu. Ale może być taka sytuacja, że w przyszłym roku po Komenda Wojewódzka i organy opiniujące powiedzą nie i nie spotkamy się w Istrze. W tym roku udało się uzyskać stosowne zezwolenia tylko i wyłącznie dlatego, że ja swoją głową odpowiadam za was, informując, że wszyscy będą jeździć zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Wiemy, że to jest trochę fikcja, ale jak się coś zdarzy złego, nie miejcie pretensji do mnie, do organizatora, miejcie pretensje do siebie. Także bardzo proszę, zwłaszcza na tych odcinkach startowych, kiedy będzie gęsto na drodze wąskiej, miejmy wzgląd na innych i miejmy wzgląd na samochody, które się będą poruszać w różnych kierunkach na trasie wyścigu. Drogi nie są zamknięte całkowicie, są częściowo wyłączone z ruchu po to, żeby nam pomóc. Po przejechaniu takiej linii wymalowanej, pewno niektórzy z was już trenowali, z napisem koniec, od tego miejsca bezwzględnie jedziemy zgodnie z przepisami ruchu drogowego, czyli nie ma policji, nie asekuruje nas policja, jedziemy prawą stroną i jedziemy tak, jak kodeks ruchu drogowego nakazuje. Także do tej linii jedziemy zabezpieczeni za tą linią przepisy ruchu drogowego. Proszę o tym pamiętać. Klasyfikacja. Jeszcze mam taką informację dla tych, którzy mają rower inny i chcą być klasyfikowani w Pucharze Polski. Dostaliście taką karteczkę. Moment. Na Pętli Beskidzkiej klasyfikacje są, to znaczy tak, Pętla Beskidzka nie przewiduje nagród dla innych, to znaczy każdy bierze udział w losowaniu bez względu na jakim rowerze jedzie. Natomiast do Pucharu Polski, jeśli ktoś zbiera punkty, to oczywiście te rowery inne zostaną zanotowane. Rowery inne to oczywiście te, które spełniają specyfikacje zgodnie z regulaminem Pucharu Polski. Zawodnicy, którzy jadą rowerem o tej specyfikacji po zakończeniu wyścigu, czyli po przejechaniu mety, tu gdzie jest ustawiona ta brama, mają obowiązek niezwłocznie zgłosić się do sędziego pomocniczego, który będzie tutaj stał przy mecie, do zmierzenia opony. Jest specjalny przyrząd. Jeśli okaże się, że
ktoś zadeklarował rower inny dzisiaj, czy jutro rano przy odbiorze numeru startowego, a nie pojawi się u sędziego do zmierzenia tej opony, będzie zaklasyfikowany jako rower szosowy. Także wszyscy, którzy chcą być inni, muszą podejść do... To jest ich obowiązek, to jest wasz obowiązek, muszą się zgłosić, sędzia mierzy i jeśli spełnia te warunki określone Pucharem Polski, zostaje inny. Jeśli nie, ląduje na szosę. Jeśli nie pojawi się u sędziego, automatycznie jest to szosa. Także proszę o tym pamiętać, żeby potem nie było wykłócania się, albo ja, bo mi się tam coś tam zapomniało. Nie. Idę do sędziego z rowerem innym, mierzę oponę.